Jakie działania zrealizowaliśmy? Ja je tutaj wymieniam w porządku chronologicznym, a za chwilę omówię je szczegółowo, bo mam takie nieodparte wrażenie, że część z Państwa brała udział w wielu z tych wydarzeń, one były ogólnie dostępne. Część z Państwa być może nie znalazła na to czasu, część z Państwa być może odwiedzała stronę internetową projektu, być może Państwo czytali informacje w naszych mediach społecznościowych albo na portalu o tej akcji, ale może nie każdy miał czas, żeby wziąć udział, albo biblioteka nie miała możliwości z różnych względów, żeby włączyć się w organizację wydarzeń. Strona projektu o bardzo prostym do zapamiętania adresie niezostawiamczytelnika.sbp.pl. Na tę stronę Państwa zapraszam i o niej też trochę powiem. Zaczęliśmy od tego, żeby powstała identyfikacja wizualna, tak, żeby nasza akcja jednoznacznie kojarzyła się z działaniami, które realizujemy. I tutaj macie Państwo przykłady tego, co na te identyfikacje się składały. Zaczęliśmy współpracę z Państwem od webinarium, które odbyło się 16 czerwca. Cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział około 200 bibliotekarzy z bibliotek, różnych typów bibliotek. Omówiliśmy ideę całej kampanii i zaprezentowaliśmy, jak będzie wyglądał jej przebieg, a przy tym jeszcze był krótki wykład na temat różnych rodzajów niepełnosprawności oraz wagi dostępności przede wszystkim cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami. Założyliśmy formularz rejestracyjny. On miał taki cel, aby Państwo zadeklarowali po tym właśnie webinarium, czy chcą włączyć się w kampanię. I około 100 bibliotek tutaj zgłosiło swój akces, ale co z tego wyniknęło, powiem za chwilę. Ogłosiliśmy dwa konkursy. Konkurs na spot reklamowy, który miał reklamować kampanię, i konkurs na najciekawsze wydarzenie. Konkurs na spot reklamowy, od razu powiem, kto został laureatem, wygrała Miejska Biblioteka Publiczna w Piasecznie. To jest właśnie ten spot, on jest oczywiście dostępny na stronie projektu. A uroczyste wręczenie nagrody, nagrodą był czytak, odbyło się w trakcie 11. edycji Warszawskich Targów Książki. To była duża uroczystość. Laureaci, myślę, że byli zadowoleni. Macie Państwo tutaj materiał zdjęciowy dokumentujący ten, myślę, ważny element naszej kampanii, czyli wręczenie nagrody. I teraz, proszę Państwa, muszę kilka słów powiedzieć o tym, co przyświecało nam, planując wydarzenia dla Państwa. Myśmy chcieli, żeby bibliotekarze zostali zaproszeni do świata osób z niepełnosprawnościami i żeby z ich punktu widzenia popatrzeć na usługi, które są oferowane przez biblioteki. Dlatego dwa bardzo ważne wykłady, które się odbyły, były prowadzone przez osoby z niepełnosprawnościami. Pierwszy wykład, czy niewidomi czytają książki tylko w Braille'u, który przeprowadziła pani Monika Dubiel. Pani Monika Dubiel jest osobą niewidomą, jest psycholożką, konsultuje rozwiązania dedykowane osobom z niepełnosprawnością wzroku. Jest też trenerką, która prowadzi różnego typu szkolenia, między innymi z zakresu audiodeskrypcji, z zakresu dostępności oraz savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami. Oczywiście to nagranie tego spotkania, jeżeli Państwo nie mieli możliwości wziąć w nim udziału, nagranie znajduje się na stronie projektu. Bardzo interesująca była perspektywa osoby, która sama jest w pewien sposób, ma utrudniony dostęp do pewnych, do oferty, powiedzmy, jak sobie z tym radzi, jak pomaga jej również w tym technologia. Więc myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawy zapis tego wydarzenia i zachęcam do odsłuchania. Druga z naszych prelegentek z kolei jest osobą niesłyszącą. Czytanie, jak się z tego nie wymigać. To był wykład, który wygłosiła pani Aleksandra Szorc, tak jak mówię, osoba niesłysząca, która testuje różne aparaty słuchowe, mówi.
ale zaczęła tak bardzo przewrotnie, ponieważ oba spotkania były tłumaczone przez tłumaczy polskiego języka migowego. Prosiła tłumaczkę, żeby przez chwilę nie tłumaczyła i zaczęła do uczestników migać. I to była taka konsternacja. Potem zapytała, jak państwo się czuli, nie znając języka. Chciała zwrócić uwagę na to, że polski język migowy dla osób niesłyszących jest językiem obcym, tak? To jest język, którego muszą się nauczyć od podstaw. Więc również zachęcam do obejrzenia, odsłuchania tego nagrania, jeżeli państwo nie mieli przyjemności wziąć udziału w tym spotkaniu. Konkurs na najciekawsze wydarzenie. Muszę państwu powiedzieć, że biblioteki z taką dużą ostrożnością podchodziły do organizacji wydarzeń wpisujących się w ideę kampanii. Prawdopodobnie również z powodu sytuacji, która panuje, z powodu pandemii, z powodu licznych obostrzeń. Dlatego jest mi bardzo miło zakomunikować, że za najciekawsze wydarzenie uznaliśmy wydarzenie przygotowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lesznowoli. Ten konkurs trwał do 25 października, a wyniki ogłosiliśmy na początku grudnia. Kolejne spotkania, których nagrania również państwo znajdą na stronie projektu, to były spotkania tematyczne dotyczące literatury. Chcieliśmy, żeby zobaczyli państwo, że można zapraszać czytelników z niepełnosprawnościami i włączać je również w takie aktywności. Również te spotkania były tłumaczone przez tłumaczy polskiego języka migowego. To był panel poświęcony kryminałowi i drugi panel poświęcony reportażowi. Nagranie dotyczące reportażu znajduje się na stronie projektu, a nad nagraniem dotyczącym kryminału jeszcze pracujemy, ponieważ pewne problemy techniczne jakby ograniczyły jakość tego nagrania i musimy, cały czas próbujemy z tego wybrnąć. Ale nagranie dotyczące reportażu znajduje się na stronie i również zachęcam do obejrzenia. Bardzo ważnym elementem kampanii było seminarium poświęcone bibliotece włączającej. To seminarium było poprzedzone warsztatami na temat treści dostępnych cyfrowo na stronach bibliotek i w dokumentach również. I tutaj również działaliśmy według tego klucza, aby prowadzący tego typu warsztaty rekrutowali się z osób, które same mają problemy wynikające z pewnych ograniczeń. Jeżeli państwo brali udział, być może ktoś z państwa brał udział w tych warsztatach, warsztaty prowadził pan Mateusz Ciborowski. Ja tutaj z wielką przyjemnością przytoczę tylko fragment jego danych zawodowych, ponieważ pan Mateusz również jest osobą z niepełnosprawnością, jest osobą bardzo słabo widzącą, a od lat zajmuje się dostępnością cyfrową dla osób z niepełnosprawnościami. Jego olbrzymim sukcesem było zaprojektowanie pierwszego na świecie systemu do wypożyczania książek cyfrowych online, który był dedykowany osobom niewidomym dla Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych. Dostał za to w 2014 roku nagrodę. Pracował przy różnych projektach wspierających osoby niepełnosprawne w dostępie do informacji. Prowadził audyty, doradztwo dla instytucji publicznych. I tak jak o sobie mówi, ja to zacytuję, jest osobą słabowidzącą i w przeciwieństwie do wielu innych ekspertów dostępność to dla niego nie tylko sucha teoria, ale rzeczywistość, z którą sam styka się na co dzień. I tutaj powiem państwu, że pan Mateusz z przyjemnością poprowadzi w przyszłym roku warsztaty z dostępności cyfrowej, zgodził się na to i powiedział, że również powstanie nagranie, będziecie państwo mogli korzystać ze spotkania z nim. No i teraz kluczowe przedsięwzięcie o wielkim zasięgu. W tym przedsięwzięciu, czyli w seminarium Biblioteka Włączająca, wzięło udział również kilkaset osób. Jeżeli chodzi o prelegentów, to byli to i teoretycy, czyli pracownicy ośrodków uniwersyteckich, ale również praktycy. Tutaj prezentuję państwu tytuły wystąpień i chcę powiedzieć, że na stronie projektu w programie tego seminarium podpięliśmy również prezentację
wystąpień. Więc jeżeli ktoś nie brał udziału, może skorzystać również z tych prezentacji i na stronie znajduje się również bardzo szczegółowe sprawozdanie z tego seminarium. A więc na stronie projektu mamy nagrania wydarzeń, sprawozdania i prezentacje z seminarium. I teraz proszę Państwa, nasze plany na przyszłość, ponieważ uważamy, że te działania, które już realizujemy od 2 lat są bardzo ważne. Wystąpiliśmy o 2 granty. Jeden z nich w ramach promocji czytelnictwa na 2. edycję kampanii kulturalno-społecznej Nie zostawiam czytelnika, a drugi z programu Kultura Dostępna. Zatytułowaliśmy go Włącz dostępność, wyłącz wykluczenie. I co w związku z tym? Co byśmy chcieli? Chcielibyśmy przede wszystkim, aby kolejna edycja kampanii przebiegała w taki sposób, że będziemy mogli konsultować jej przebieg, jej treści również z osobami, które są niepełnosprawne, ale także z biblioterapeutami czy ze specjalistami, którzy znają się na zapewnianiu równego dostępu do kultury i czy z osobami, które potrafią uczyć komunikacji z osobami niepełnosprawnymi, również z opiekunami tych osób. Chcemy zorganizować oczywiście seminarium, które będzie wprowadzało w tematykę tej edycji. Chcemy przygotować serię wykładów na temat potrzeb i metod pracy z użytkownikami o specjalnych potrzebach, czyli osobami niepełnosprawnymi. Chcemy, aby Państwo w swoich placówkach prowadzili kampanie proczytelnicze. Chcemy oczywiście przeprowadzić konkurs na najciekawszą akcję online. Chcemy kontynuować spotkania literackie również z tłumaczami polskiego języka migowego i chcemy przygotować webinarium podsumowujące. To w edycji Nie zostawiam czytelnika, natomiast uciekł mi chyba slajd. Natomiast jeżeli chodzi o drugi projekt, chcielibyśmy przeprowadzić taki sondaż i sprawdzić, w jaki sposób w bibliotekach polskich zaspokaja się potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Chcielibyśmy również pochylić się nad dostępnością cyfrową stron bibliotek. Według pewnej dobranej próby po prostu zrobić taki audyt 100 wybranych stron bibliotek i wskazać 15 najlepszych przykładów stron, które spełniają w pełni wymóg dostępności. Oczywiście przewidujemy również wykłady, które są poświęcone przykładom wykluczenia społecznego. I chcę powiedzieć, że ten projekt w odróżnieniu od poprzedniego, który ma być kampanią, a ten ma być projektem szkoleniowym, więc tutaj chcielibyśmy zaproponować Państwu szkolenia online. Takie tematy proponujemy jak dostępność cyfrowa, jak audiodeskrypcja, jak metody komunikacji z użytkownikiem z niepełnosprawnościami, jak projektowanie usług dla użytkowników o specjalnych potrzebach i tworzenie podcastów jako takiej uniwersalnej formy audycji, powiedzmy o książce, bądź nie tylko, czy informacyjnej, dostępnej dla wszystkich. I również seminarium, duże seminarium, które byłoby poświęcone tym razem prezentacji usług dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami. I to było podsumowanie oraz plany. Natomiast kończę współudzielenie. Natomiast teraz bardzo bym chciała usłyszeć od Państwa, czy Państwo potrzebujecie wsparcia z naszej strony, właśnie szkoleniowego, czy wsparcia przy realizacji kampanii. Czy Państwo jesteście zainteresowani realizacją takich kampanii w swoich bibliotekach? Na jakie ograniczenia Państwo napotykacie, próbując włączać osoby o specjalnych potrzebach w imprezy adresowane, powiedzmy, do dużej grupy odbiorców? Bardzo proszę, dlatego mówiłam, żeby sprawdzić mikrofony, również kamery. Będę bardzo wdzięczna za wszystkie głosy. Można po prostu włączyć kamerę, mikrofon i zabrać głos.
Także jeżeli ja mógłbym. Bardzo proszę, pan Andrzej. Także jeśli chodzi o samą kampanię, my w ostatnich miesiącach bardzo aktywnie działaliśmy w sieci z myślą o naszych czytelnikach, użytkownikach. Bardzo fajnie nam to się sprawdziło. Kilka działań po prostu też pokazały, że czytelnicy wręcz oczekują takich działań online od nas. Jeśli chodzi właśnie tutaj o jakieś szkolenia czy takie warsztaty online, o których pani wspomniała, myślę, że na pewno fajnie by było poznać jakieś narzędzia lub po prostu portale, które umożliwiałyby pomoc, jeśli chodzi o opracowanie takich działań online z myślą o osobach niepełnosprawnych. Na przykład jeżeli wrzucamy coś na naszego filmowego YouTube'a, po prostu jak zgrać to z napisami, tak? Czyli programy do napisów, na przykład darmowe, tak? Na przykład tak, czy po prostu dopasowanie, mamy własną stronę internetową, ale wiem, że tutaj mankamentem na pewno będzie fakt, że na pewno nie jest w pełni dopasowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, czyli może jakieś narzędzia lub kontakty do takich instytucji, które by wspomogły tą stronę usprawnić pod tym względem. To właśnie takie rzeczy, które zauważyłem i teraz mi się nasunęły, na pewno byłyby pomocne. Bardzo dziękuję, zanotowałam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę. To jest ten czas dla Państwa, a ja będę wdzięczna za wszystkie głosy. Anita Kwiatkowska z Biblioteki Miejskiej w Duńskiej Woli. Ale bardzo słabo słychać. O, a teraz lepiej? Też bardzo słabo. To może ktoś inny zabierze głos, bo jak bardzo słabo słychać, no to trudno. Możemy sobie zrobić, a może pani przysunąć się, czy pani ma mikrofon wbudowany pewnie, tak? Tak, ja mam mikrofon wbudowany. No, moglibyśmy spróbować zrobić głośniej, jeżeli państwo mogą, możemy zrobić sobie nieco głośniej, ale nie wiem, czy to wiele zmieni. Czy teraz mnie słychać? Cały czas słabo, ale gdyby pani postarała się może odrobinę głośniej mówić, to może nam się uda usłyszeć. Czy teraz słychać mnie? Tak, proszę mówić. Mamy problem z osobami głuchymi, ponieważ brakuje nam szkoleń z obsługi osoby głuchej z nauki języka migowego. Brakuje nam też szkoleń z nauki prostego języka, tak żeby osoby głuche bądź osoby niepełnosprawne intelektualne też mogły zrozumieć, co my zamieszczamy na stronach internetowych. Czyli szkolenia, które pozwolą obsługiwać osoby głuche, tak? Tak, ale to jest konkretnie nauka języka migowego. No to ja... W takim bardzo prostym języku, które też powinny być na stronie, na dostępnej stronie internetowej. Okej. Bardzo dziękuję. Czy mogę prosić kolejną osobę chętną do zabrania głosu? Jak u Państwa wygląda na przykład dostępność cyfrowa stron? No, strony zostały zaudytowane, tak są deklaracje dostępności. To proszę może na czacie pisać, czy u Państwa jest to pełna dostępność, czy częściowa, czy są w pełni zgodne, częściowo zgodne, czy niezgodne Państwa strony, jeżeli Państwo się tym interesowali. Częściowo, napisał pan Andrzej. Czy ktoś z państwa jeszcze się pochylał nad tym zagadnieniem? Częściowo zgodny. Kolejna osoba. Czy są strony, które są w pełni zgodne? Czy są takie placówki, które mają, spełniają w pełni wymóg dostępności cyfrowej zgodnie z ustawą? Czy w takim razie to wsparcie, o którym mówiłam, które planujemy, żeby zaudytować strony w tym zakresie, wskazać przykłady i
jeżeli są wśród, czy są wśród Państwa osoby, które brały udział w warsztatach z panem Ciborowskim, bądź w seminarium? Bo pan Ciborowski mówił o, chyba ósmy paragraf ustawy mówił o tym, biblioteki często podnoszą kwestię, że dostosowanie strony pociąga ze sobą duże jakby skutki finansowe, a on też tłumaczył, że można jakby tę niezgodność wyjaśnić poprzez to, że właśnie te duże obciążenia finansowe nie pozwalają w pełni uczynić strony dostępną. Tutaj pojawił się taki głos na czacie, jeśli chodzi o kwestię, może ja to przesunę, pani Magda z Poznania pisze, że fajnie byłoby pokazać dobre praktyki z bibliotek, które mają współpracę z organizacjami współpracującymi z osobami z dysfunkcjami. Jaka oferta ich interesuje, jest taka jak taką ofertę konstruować? Czat się zapisuje, więc bardzo pani Magdo dziękuję za ten głos. Małgosiu, a może ciebie wywołam? Jak w Bibliotece Pedagogicznej w Gdańsku wygląda sprawa dostępności cyfrowej? Udało się. No, niestety, tak? Jesteś, Małgosiu, proszę bardzo. Jestem. No, jeżeli chodzi o moją bibliotekę, to jesteśmy przed właśnie nową stroną internetową i chciałabym, żeby ona faktycznie była zgodna z wymogami. Będziemy o tym myśleć. Natomiast przyznam się, że jeszcze tematu nie przemyślałam dostępności. Na pewno jest bardzo ważny. I tutaj też podpisuję się może pod ten głos nauczycielki, która mówiła o tym, że warto zwrócić uwagę na potrzeby uczniów. I no, jeżeli chodzi o biblioteki pedagogiczne, to też musimy pomyśleć o tym, w jaki sposób włączyć nauczycieli w ten temat, bo dotychczas faktycznie chyba mało się mówiło, czy mało w ogóle było takich ofert skierowanych do osób z dysfunkcjami, więc na pewno mamy do przemyślenia, zastanowienia się, w jaki sposób do tego tematu podejść i jak pomóc, żeby ta dostępność była w miarę taka, jak powinna, żeby grupy te właśnie wykluczone poczuły się niewykluczone, żeby właśnie włączyć tych, którzy dotychczas są wyłączeni. Ale tak jak powiedziałam, jeszcze nie przemyślałam tego tematu, pewnie będę rozmawiała z pracownikami, będziemy się zastanawiali, a na pewno dobrym pomysłem jest zwrócenie się do właśnie osób, które pracują z osobami niedosłyszącymi, niedowidzącymi, jakie są oczekiwania, bo najlepiej pytać właśnie adresatów, jak to widzą, czego by od nas oczekiwali. Dziękuję bardzo, Małgosiu. Bardzo dziękuję. Tutaj jest pytanie, gdzie można obejrzeć seminarium. No niestety, proszę Państwa, seminarium nie było nagrywane, natomiast jest bardzo obszerne sprawozdanie z tego seminarium i tak jak Państwo słyszeli, chcielibyśmy w tym kierunku podążać, tak? Czyli realizować w przyszłym roku podobne spotkania, z jednej strony realizując kampanię, a z drugiej strony skupiając się również na działalności szkoleniowej adresowanej do Państwa, żebyście Państwo przeszli cykle szkoleniowe i mogli projektować usługi włączające osoby z niepełnosprawnościami do odbioru oferty kulturalnej bibliotek. Tutaj pojawił się też głos na czacie. Zachęcam do kontaktu z Fundacją TRAKT, która dysponuje materiałami dla osób niewidomych. Bardzo dziękujemy za ten głos. Czy znajdą się kolejne osoby, które chciałyby się podzielić swoimi doświadczeniami? Zachęcam. To są naprawdę cenne głosy, proszę Państwa. Wszystko się zapisuje.
i będziemy brać pod uwagę Państwa opinie przy projektowaniu naszych przyszłorocznych działań. Bardzo proszę. Może chcą Państwo jeszcze mnie o coś zapytać. Również jestem tutaj dla Państwa, chętnie odpowiem. W międzyczasie, skoro nie ma pytań, no zachęcam do odwiedzenia strony projektu. Ta strona będzie funkcjonowała cały czas i tam już rzeczywiście zgromadziliśmy sporo materiałów, więc warto do niej sięgać. Natomiast jeżeli tylko będą możliwości realizacji tych projektów, o których mówiłem, będziemy również informować, chwalić się tym jak najszybciej i zachęcać Państwa do włączania się do realizacji. Ja widzę, że Biblioteka Śląska ma włączony mikrofon. Być może ktoś z Państwa chciałby zabrać głos. Czytam kolejny głos od pani Magdy Rusnok. Myślę, że interesującym tematem są te środki techniczne wspierające komunikację, na przykład pętle. Tak, właśnie w tym wykładzie pani Oli jest sporo informacji na ten temat, więc tak, o pętlach pewnie można by mówić również. Może można im poświęcić nawet oddzielne spotkanie. Ale tak jak mówię, z pewnością będziemy sięgali do tych zasobów tkwiących. Nie była pani, ale warto sięgnąć do niego. Na pewno będziemy się starali korzystać też z wiedzy osób, które są niepełnosprawne. Tutaj jeszcze mamy podpowiedź, czyli fundacje i stowarzyszenia, z którymi możemy współpracować, Larix czy taki, de facto filmy z audiodeskrypcją, Polski Związek Niewidomych, Fundacja Szansa dla Niewidomych. Tak, wszystko się zgadza. A czy Państwo znają cenę czytaków? Wydawałoby się, że to może jest niezbyt skomplikowane właśnie urządzenie, ale drogie, proszę Państwa, więc też może stanowić pewien kłopot przy wyposażeniu placówki. A co sądzą Państwo o warsztatach z audiodeskrypcji? To też może na czacie. Czy w tym naszym pomyśle, żeby również zająć się audiodeskrypcją, byłoby to ważne? Widzę tutaj potwierdzenia, że tak. Już gdzieś wybrzmiało, że również informowanie o wszelkiego rodzaju aplikacjach, które są darmowe i umożliwiają, tak, i tekst alternatywny, ok. Czy są jeszcze jakieś obszary, w których chcieliby Państwo być wspierani, przygotowując się do pracy czy do projektowania usług dla osób z niepełnosprawnościami? Czyli kwestia dostępności cyfrowej, kwestia komunikacji z użytkownikami, z niepełnosprawnościami, tak? Czyli to, żebyśmy wiedzieli, jak rozmawiać z osobą, która ma, nie wiem, spektrum autyzmu, jak rozmawiać, znać zasady savoir-vivre, tak? Jak zwraca się do osób, jeżeli przychodzą z opiekunami, na co szczególnie nasze prelegentki zwracały uwagę, żeby nie zwracać się do opiekuna, tylko do osoby, która z tym opiekunem przyszła. Mapy tyflograficzne, oznakowanie budynku. Skąd zdobyć fundusze na realizację dostępności? Jak dobierać czcionki, kontrasty? Ok. Wszystko się nagrywa, więc jednocześnie czat się zapisuje. Jestem zwolniona z zapisywania Państwa głosów, ale pochylimy się nad tym. Może ktoś chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Macie Państwo możliwość, tak? Wystarczy włączyć mikrofon. Nie trzeba włączać kamery, jeżeli ktoś nie chce. Po,
Biblioteka w Piasecznie się bardzo lubiła. Projektowanie plakatów w kontekście dostępności. Jak pisać w Wordzie zgodnie z dostępnością? Właśnie pokazywał elementy tego pan Mateusz Ciborowski i myślę, że to mogłoby być częścią warsztatów, które poprowadziłby w przyszłości, ponieważ on rzeczywiście pokazywał, jak należy pracować w Wordzie. Mhm. To może inaczej. Będziecie Państwo grupą taką uprzywilejowaną, ponieważ zostawiliście dane swoje, więc jeżeli projekt szkoleniowy zostanie zaakceptowany, dostaniemy na niego środki. Oczywiście to będzie wtedy darmowe. No, może pierwsi Państwo o tym usłyszą. Więc czy szkolenia, czy wsparcie szkoleniowe też jest potrzebne? Bo tutaj bardzo, bardzo widać to wsparcie narzędziowe. Być może będą możliwe warsztaty stacjonarne, jeżeli zmieni się sytuacja epidemiczna. Nauka. No, to jest chyba tutaj pani Anita Kwiatkowska pisze, nauka języka migowego. Proszę Państwa, byłoby to wyzwanie, aczkolwiek ja już to wcześniej zanotowałam też. A czy ktoś może z Państwa miał takie doświadczenie, jakiś mini kurs języka migowego, ile może trwać, jaka to jest intensywność nauki? I pani Ewelina, czy chciałaby Pani zabrać głos, bo widzę, że... Tak, ja mam kurs językowego kilka lat temu, tak? Ale z tego, co kojarzę, to można dostać dofinansowanie z PFRON, jeżeli się jest bibliotekarzem i macie kontakt z osobami z ograniczonym językiem, można dostać dofinansowanie właśnie na kurs języka migowego. Tam są trzy stopnie, bez pierwszy, drugi i trzeci. Trzeci to już jest tłumacz języka migowego i wtedy dostaje się 90% dofinansowania, tylko trzeba po prostu złożyć wniosek do oddziału PFON, do którego jesteśmy zakwalifikowani. Ale czy wniosek składamy via instytucja macierzysta, czy składamy personalnie? Jako osoba. Jako osoba. Mhm. Tak, czyli może się złożyć każda osoba, która pracuje w instytucji kultury, również w bibliotece i wtedy tylko oznacza bibliotekę, w której pracuje. I ona wysyła wniosek do PFON, on jest rozpatrywany, no i albo dostajemy dofinansowanie, albo go nie dostajemy, ale jest bardzo duża szansa. A wsparcie instytucji jest potrzebne na tym wniosku, czy też nie jest konieczne? Nie, wystarczy tylko zaznaczyć, do jakiej instytucji należymy. Rozumiem. No bardzo dziękuję, proszę Państwa, więc jest jakaś droga, jeżeli chodzi o naukę języka migowego. Bardzo dziękuję Pani Ewelino za te informacje, bardzo dziękuję. Więc być może dla osób zainteresowanych jest to jakieś rozwiązanie, tak, żeby właśnie w takim kierunku pójść i złożyć wniosek do PFRON-u. Czy jeszcze mogę coś dodać, bo głównie, bo te warsztaty są albo stacjonarnie z języka migowego, albo są one też online, więc wystarczy sobie po prostu znaleźć kurs języka migowego, one są w dwóch edycjach, jest edycja wiosenna i jesienna, wybieramy sobie ten kurs, zaznaczamy go, no i wtedy właśnie dodajemy informacje do PFRON-u już z gotowym kursem, który mamy wybrany przez siebie. Świetnie, naprawdę myślę, że to bardzo cenna informacja dla Państwa. Gdyby byli chętni, to no jest jakieś wyjście z tej sytuacji, tak? Dobrze. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze jakieś głosy? Czy ktoś chciałby zabrać głos? Bo będzie to chyba jedno z krótszych webinariów, które prowadzę. Jeżeli nie ma żadnych pytań, ale bardzo się cieszę, że Państwo wypowiedzieli się też na czacie, bo sporo tutaj tych propozycji i oczekiwań padło i z pewnością będzie to dla nas interesujący materiał też do analizy i planowania przyszłorocznych działań. To może zapytam jeszcze, czy są jeszcze jakieś propozycje, oczekiwania? Może dajmy sobie minutę, jeżeli nie będzie już żadnych pytań na czacie, to ja się z Państwem pożegnam i bardzo podziękuję za spotkanie.
Jeszcze w międzyczasie dla osób, które pojawiły się później, wkleję. To nie wiem, czy jeszcze panią Ewelinę raz poprosimy, bo tutaj jakby tłumaczyła już, jak to można zrobić. Wyślę państwu na czat linka, bo akurat kurs języka migowego PJM jest z Pitagorasa. I wyślę państwu link, tam po prostu się można zalogować. Wypełniamy formularz, który później odsyłamy do sprawdzenia do Centrum Kursu Pitagoras i później wysyłamy go pocztą do patronu. Także zaraz wkleję link. I to jest jeden, który jest i online, i stacjonarnie. Ale są takie, które to są głównie stacjonarni w wybranych miastach. Dobrze, już. Bardzo dziękujemy, proszę Państwa. Za chwilę będzie link. Dobrze, już Państwu wysyłam. Tutaj jeszcze wrócił głos tej nauki pisania w Wordzie. Ja myślę, że to jest do zrealizowania i po takich wstępnych rozmowach z panem Mateuszem Ciborowskim myślę, że do tego pomysłu możemy wrócić. No, na dzień dzisiejszy mogę obiecać, że na pewno takie rozmowy podejmę. Macie państwo link, więc proszę sobie ten link otworzyć, zachować te osoby, które byłyby zainteresowane kursem polskiego języka migowego, to myślę, że mogą skorzystać. I dziękujemy bardzo pani Ewelinie, że się podzieliła z nami swoim doświadczeniem. I taki kurs trwa około 2-3 miesięcy, to jest 2 razy w tygodniu. Tam od godziny 17 do godziny 20, czyli w godzinach popołudniowych, albo są też wakacyjne kursy, że na przykład jest przez miesiąc, czy na przykład mamy przez lipiec, przez sobotę, niedzielę, więc też można skorzystać. Więc jest i weekendowo, i w tygodniu. Więc jeszcze zanim się pożegnamy, czy już jak się pożegnamy, proszę tych z Państwa, którzy dotarli może po tym, jak ja wyartykułowałam prośbę o wypełnienie, o potwierdzenie udziału w tym webinarium, żeby wypełnić taką no bardzo, bardzo mini ankietę, tylko podać swojego maila, imię, nazwisko i to biblioteki. Będę bardzo wdzięczna. I bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Proszę śledzić portal, informacje na portalu. Proszę koniecznie odwiedzić stronę projektu Nie zostawiam czytelnika sbp.pl. Sprawozdania, nagrania z wydarzeń, bardzo, bardzo interesujące wykłady i ciekawe zapisy spotkań literackich, także zachęcam. Bardzo dziękuję i do zobaczenia być może w wirtualnej przestrzeni. Dziękuję bardzo Państwu za udział. Pani Magdaleno, dyplomy za udział. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać. Myślę, że małe grono, ale bardzo, bardzo ciekawe tematy tutaj się pojawiły. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo pani Ewelino. Do widzenia.